Masz twardą wodę w instalacji i zastanawiasz się, czy montować kocioł przepływowy albo czy montować stację uzdatniania? O tym dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Cześć, ja nazywam się Marcin i witam Cię serdecznie na kanale Okiem Serwisanta, gdzie dzielę się praktyczną i fachową wiedzą z zakresu ogrzewania. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak wygląda kocioł Wismana, który uległ awarii po 9 latach i który pracował na bardzo twardej wodzie, bo tam aż w Gliwicach było 30 stopni niemieckich, czy dalej jest. No i myślę, że da Ci to odpowiedzi na to, czy w ogóle montować kocioł, gdzie jest wymiennik płytowy, czyli kocioł albo dwufunkcyjny, albo z ładowaniem warstwowym w takich warunkach. A jeżeli już montować, to co można zrobić, żeby nie nabawić się takich problemów, bo klienta myślę, że cała usterka kosztowała z jakieś 2000 zł. No więc ja do klienta trafiłem, bo został już u niego wymieniony cały zakamieniony wymiennik płytowy, za pomocą którego jest ładowany zbiornik warstwowy. I dalej był problem, bo po opróżnieniu zbiornika w zasadzie na wodę trzeba było czekać kilka godzin, zanim się zagrzeje ponownie. No nie tak te kotły z ładowaniem warstwowym działają. W zasadzie działają tak, że jak wylejesz cały zbiornik, to po chwili już, dosłownie po 5 minutach, już jest ciepła woda. Może nie jest cały zbiornik ciepły, ale już można coś z niego korzystać. No, natomiast co tam się stało, to już Ci pokazuję. Tam jest cały jakby układ ładowania warstwowego, rureczki, przewody, zwężenia. No i wszędzie tak naprawdę osadził się tam kamień. Tu mamy taką rurkę, która łączy zbiornik z wymiennikiem płytowym. Tu jest końcówka tej rurki, widać jak zarosła kamieniem. Mam też zdjęcie zbiornika i tam na dole są efekty i rozpuszczające się anody magnezowej. Czym jest anoda? Żebyście chcieli wiedzieć, jak zabezpieczane są zbiorniki ze stali emaliowanej, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie, to nagram o tym materiał. W jaki sposób może to być zabezpieczone, plusy, minusy różnych rozwiązań. Natomiast tam widać po prostu efekty rozpuszczające się anody magnezowej, które też nie pomogły całej sytuacji. Co my tam jeszcze mamy? O, kolejne zdjęcie, na którym chyba trochę lepiej widać właśnie na dole zbiornika kamień. No i też taka zwężka, która jakby reguluje przepływ, bo ten ładowanie warstwowe musi odbywać się przy konkretnym przepływie. Jest to też osiągnięte poprzez taką zwężkę, żeby ten przepływ ustabilizował się na konkretnym poziomie. No, tylko że jak widzicie, no trochę się zatkało, bo normalnie to jednak powinna być taka dziurka. A jeżeli nie chciałbyś się zastanawiać, jakie urządzenie wybrać do Twojego domu, tylko po prostu chciałbyś mieć to załatwione kompleksowo, żeby specjalista przyszedł, Ty mu powiesz, co potrzebujesz, on Ci powie, jak to zrobić i to później zrobi, a jak będą problemy, to będzie jego problem, a nie Twój, to napisz do nas, jeżeli jesteś z okolic Katowic, chętnie zrobimy dla Ciebie ofertę na montaż, czy też zajmiemy się już obsługą istniejących instalacji. Jedyna uwaga, my jeżeli dobieramy dla klientów urządzenie, to poświęcamy swój czas i jakby liczymy za to pieniądze, bo nasza wiedza kosztuje, ale jakby dajemy też to, czego większość chyba instalatorów nie daje, czyli zastanawiamy się nad tym, co faktycznie dla Ciebie jest najlepsze i najbardziej optymalne. Więc co można byłoby z tym zrobić, żeby było lepiej na przyszłość, albo żeby w ogóle takich problemów uniknąć? No, jeżeli już mamy bardzo twardą wodę, czyli powiedzmy powyżej 20 stopni niemieckich twardości wody, no to myślę, że wymiennik urządzenia, które grzeją ciepłą wodę przez wymiennik płytowy, czyli jak wcześniej wspomniałem, albo kotły dwufunkcyjne, albo kotły z ładowaniem warstwowym, raczej bym sobie odpuścił, chyba że zamontujemy stację zmiękczającą. No to wtedy jak najbardziej ok, bo ten kamień nie będzie się wytrącał, będzie się tylko wytrącać osady z sodu, bo jakby zamieniamy wapń i jeszcze jest jeden minerał, którego później efektem jest kamień kotłowy, którego nazwa mi wyleciała z głowy, ale to nieważne. Ważne jest to, że po prostu zamieniamy coś bardziej szkodliwego na coś zdecydowanie mniej szkodliwego, czyli właśnie jony sodu, który oczywiście też się osadza, ale jego jest zdecydowanie mniej i łatwiej go usunąć, a na pewno nie robią aż takich zniszczeń, że aż tak zatykają nam wszystko.
Więc jeżeli mamy tak twardą wodę, czyli powyżej 20 stopni niemieckich, raczej bym szedł już w stację zmiękczającą, jeżeli chcemy mieć kocioł dwufunkcyjny, czy też z ładowaniem warstwowym. Ale jeżeli akurat ze stacji korzystać nie za bardzo chcemy albo możemy, bo tam u klienta on nawet jakby chciał, to nie może, bo ma przydomową oczyszczalnię ścieków, a przydomowa oczyszczalnia ścieków plus stacja uzdatniania, która wyrzuca tą powłóczynę z solą do tej przydomowej oczyszczalni ścieków, równa się problemy kolejne, to tak by the way, no to wtedy zostaje Wam w zasadzie jedyne słuszne rozwiązanie, czyli zbiornik ładowany przez wężownicę. Tam nie ma problemu, że gdzieś może się osadzić taka duża ilość kamienia. Nawet jeżeli się osadzi, to dalej to będzie pracować, natomiast łatwiej to odkamienić i nie będą to takie koszty jak w tym przypadku. A jeżeli będziemy czyścić tą wężownicę regularnie, to ten kamień też będzie można po prostu zwykłą wodą spłukać, bo odleci. Jeżeli będzie go więcej, no to wtedy już trzeba będzie użyć chemii, ale generalnie na pewno będzie to łatwiejsze w czystym utrzymaniu rozwiązanie niż po prostu wymiennik płytowy, który właśnie ma małe kanaliki i jest bardzo wrażliwy na kamień kotłowy. W tym przypadku to nie wytwarza się w kotle, ale taka jest fachowa nazwa. Także mam nadzieję, że Ci pomogłem. Tutaj mówił Marcin Boczulak z kanału Okiem Serwisanta. Warto, żebyś subskrybował kanał, po to, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.